Siema, siemandero, 789 FOG, FOG 789, witam, u mnie luty 2017, dokładnie 4 luty, pierwsza połowa lutego. Ciekawe jak tam, kiedy to się ukazało, ciekawi mnie to. Słuchajcie, dzisiaj mamy Dina ML, zajebistego, Dina ML, znany model z rąk chociażby pana Dimebaga Darrella, który używał takiej gitary, które były jakby inspiracją do stworzenia jego kolejnego modelu. Najpierw do stworzenia tego, co zrobił trochę tam z Washburnem, ale potem jak wrócił do firmy Dean, to do stworzenia całej serii Razorbacków i po prostu jego sygnowanych ML i tak dalej. No ale najbardziej był znany z tego takiego pięknego Dina ML, 81 rocznik. W płomieniach. Historia firmy Dean to oczywiście gdzieś tam zahaczenie o Polskę. Historia firmy Dean to Dean Zieliński, który teraz robi gitary jako Dean Zieliński, chyba Custom Shop, coś takiego. Potem założył sobie firmę DBZ, ale to on założył w latach 70., chyba w 77 albo w 78 roku, firmę Dean w US of A. I to on właśnie, szanowni państwo, rozpoczął taką oto produkcję. Taki model ML to jest połączenie V-ki od Gibsona i Explorera od Gibsona, czyli mamy tak jakby przeciętego Explorera na pół i przeciętą V-kę i sklejone w dwie strony, więc to nie było tak, że Kurt Cobain robiąc jak Stanga pierwszy wymyślił to, że przeciął zdjęcie i zrobił jak Stanga z dwóch połówek. Pierwszy zrobił to właśnie Dean Zieliński, przecinając korpusy Explorera i V-ki od Gibsona tutaj w ten deseń i sklejając je w dwójkę. Gitara przewygodna do grania na siedząco, przewygodna do grania na stojąco, bo sobie tutaj możemy ją wsadzić, te tutaj trzymać i ogólnie jest naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Przezajebista, wielka, łopatologiczna deska, ale w ogóle nie przeszkadzająca ergonomicznie w niczym. Zajebisty tutaj dostęp do mostka, ażeby sobie przytłumić przez to, że jest tutaj ten kawałek tak jakby V-ki. Właściwie dostęp do, no powiedzmy, że 20, gdzieś tam 19, progu 18. Tutaj jest już troszeczkę gorzej w tej gitarze, no bo mamy to, nie ma, ten katełej się kończy gdzieś tutaj, więc tak naprawdę ten najlepszy dostęp jest tutaj dotąd, a tutaj już trochę się trzeba, tu się już trzeba trochę pomęczyć. No gitara raczej to taka do grania metalowych sytuacji i do tego typu klimatów. Oczywiście piękna, rozwydrzona dinoska główka. Co czyni tę gitarę jeszcze zajebistą? Słuchajcie, ta gitara jest wyprodukowana w Czeskiej Republice. W Czeskiej Republice, w fabryce Jolany, produkowane były BC Riche, produkowane były Kramery, Epifony i produkowane były właśnie Diny. Jak jeszcze cała historia nie zatoczyła takiego koła, że wszystko przeniosło się do Chin, Indonezji i tam generalnie do Azji, i jak jeszcze robili gitary w Korei, no to szukali gdzieś tam na rynku po prostu gitar tych fabryk, które produkowały właśnie w byłych demoludach. No i jako to, że po prostu Jolana robiła gitary najlepsze ze wszystkich demoludów, no bo ani gitary tam Morfeusz, ani Defile, ani tak naprawdę elektryczne Muzimy, już nie wspominając o radzieckich jakichś tam produktach, nie zrobiły żadnej furory, no to gdzieś tam Jolany, Futuramy jednak nadawały się do grania i jednak były fajne. No więc oni postanowili, ci Amerykanie z tych różnych tam firm, no że spróbują po prostu wyprodukować to w Czechach. To trwało bardzo, bardzo krótko, więc ta gitara przez to jest naprawdę rare i jest bardzo rarytasowa. Nazywa się taka seria European Select. To jest trzeci instrument taki w życiu, który ja mam. Ten ML jest jeden. Jeszcze miałem jakiegoś takiego białego Explorera, czyli Zetkę, która wylądowała w Zduńskiej Woli, potem gdzieś ją tam widziałem na jakichś tam aukcjach. Przezajebiście grający instrument. I mam tam jeszcze za mną, tam za wzmacniaczami, wisi sobie oczywiście Dean. Jeszcze Zetka, jeszcze jedna w takim sunburstie, którą postanowiłem sobie zostawić. Tą też chciałem sobie zostawić, ale w końcu ją jednak stwierdziłem, że sprzedam. Jeszcze się kiedyś znajdzie jakiś Dean na pewno. I na pewno się jeszcze znajdzie, może nawet czeski dzień jakiś. Słuchajcie, jak gdzieś widzicie te gitary,
to je kupujcie. Nie tylko dlatego, że jest to po prostu rarytas, nie tylko dlatego, że jest to gitara rzadka na rynku i jakby historyczna i jakby po prostu taka, że warto ją uratować i żeby wpadła w dobre ręce, ale te gitary też po prostu zajebiście grają. To jest prosty instrument, on niby przypomina dokładnie taką samą gitarę z Chin. Taka gitara z Chin, taki Dynamel już na filmikach się pojawił, więc możecie sobie go obejrzeć i porównać, jak brzmi i tak dalej, i tak dalej. Właściwie to jest bardzo, bardzo podobne, jak się na nie patrzy. Być może jeśli wycinali to już wtedy na maszynach CNC, to być może nawet Czesi przekazali te projekty do tego CNC potem Chińczykom. Z tego, co mi się wydaje, to ta ma trochę taki cieńszy, bardziej tutaj sportowy i bardziej plaskaty gryf niż tamta. Tamta chyba była taka bardziej chunky. Ale tutaj to wszystko tak naprawdę to jest prawie identyczne generalnie. Jednak te czeskie grają lepiej, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, nie wiem w jaki sposób, nie wiem jak to zrobili, ale mnie się te czeskie dyny naprawdę zajebiście podobają. Niczego nie umuję oczywiście koreańskim, wręcz przeciwnie, koreańskie wypasione na maksa. Chińskie te tanie wersje również są całkiem spoko, ale te mają w sobie taki fajny vibe. No oczywiście nie porównuję ich do Gibsonów ani nic takiego, ale mają taki fajny vibe, który warto uratować i warto po prostu taki instrument kupić. Konstrukcja dokręcanym gryfem, gryf klonowy, jak już powiedziałem, 22, 20 chyba tutaj dwa progi, tak? Ile to, jak są 4 kropki, to jest 22, 15, 17, 19, 22. Gryf całkiem plaskaty, progi niepowycierane, czyli to jest jeszcze ten okres, kiedy po prostu wstawiali fajne progi. Klucze są Grovera, bardzo dobrze trzymające strój, bardzo dobrze pracujące. To jeszcze mogą być Grovery amerykańskie, tak naprawdę. Struny przyciągane przez korpus. Korpus zrobiony chyba z drewna lipowego albo z drewna olchowego. Ciężko znaleźć informacje. Tutaj trochę popękał lakier przy łączeniu, ale drewno tam jest zdrowe, więc pełen luzik, to wszystko się trzyma i nic tutaj nie pęka. Normalnie nawet nic tam nie trzeszczy i nie ten. Zaczepy, paska tutaj i tutaj, gitara bardzo stabilna na pasku i fajnie się na niej gra na stojąco. Wszystkie te diny, które ja miałem, miały takie zeberki. Te oryginalne. Słuchajcie, nie wiem, czy te pick-upy są koreańskie i je wysyłali po prostu do Czech, czy są czeskie. Nie mam zielonego pojęcia. Tam w tamtym moim jest również takie zeberki i ten, który miałem kiedyś, taki ten biały do Zmyńskiej Woli, dawno, dawno, dawno temu, co poszedłem gdzieś tam w jakichś starodawnych filmikach, jeszcze nie o gitarach, ale po prostu na moim kanale w tych wideo takich starodawnych gdzieś tam chyba jest, to też miał takie zeberki. To są fajne pick-upy. Ale można zainwestować i w tą gitarę warto wstawić pick-upy również jakieś tam fajniejsze i lepsiejsze i ogólnie jakieś tam bardziej wypasione. Fajnie się uzupełniają te zeberki z całym designem, z tym, że mamy tutaj biały ten od jacka, że mamy białe ramki, więc można pomyśleć o jakichś zebrach. Charakterystyczne dla Dina tutaj to takie V-kształtne i dla Gibsona Flying V również to takie trzymadełko, ale tutaj się nie zaczepia strun, tak jak w Lefilach, tylko tak jak mówię, struny przechodzą przez korpus, mostek Tunomatic stały, da się ustawić całkiem nisko maxi strun. Ten przełączniczek tutaj w takim niby dziwnym miejscu, ale właściwie to da się to również poprzełączać, jak mówię, gitara bardzo wygodna, bardzo fajna i oj, przepraszam bardzo, kiełbasę jadłem. I godno polecenia, słuchajcie, więc to tak, słuchajcie, ode mnie w ten sposób. Dzwonią, ale w którym kościele? I tak to właśnie w ten sposób ode mnie. Wielki props dla tej gitarki Dean. Wielki props ogólnie dla gitar Dean, bo są naprawdę bardzo, bardzo fajne. W Polsce Deanem zajmuje się FX Music, który pomaga filmikom od dawien dawna, chociażby przez firmę Joyo, przez to, że mam Deana Vendettę i ogólnie po prostu, że na przykład mogliście kiedyś dawno temu wygrać koszulki Deana też. No i ogólnie tak to się właśnie prezentuje, słuchajcie. Filmik nagrany jest jeszcze, jak widzicie, mimo tego, że jest 789, nagrany jest jeszcze w starej fogowni w lutym. Kolumny jeszcze stoją tutaj, jeszcze mamy Randall ISO Cup i mamy 4 główki gitarowe. Słuchajcie, jakie te główki są? Tam mam ściągę. VS100, czyli Valve State 100, hybrydowy. VH100 Laneya, czyli pełna lampa na 6R6. Tam jest jeszcze Marshall TSR60, który jest Wam znany. I oczywiście jeszcze jest ten taki
skórce węża. Polski produkt firmy Mad Dog Prince 15. Przezajebisty, czysty kanał fenderowski. Jestem użyczony tego, tym, jaki ma zajebisty bas i jak zajebiście współpracuje z kostkami. Użyłem również kostek od Joyo z serii Iron Man, Metalhead i Future Horus. Jak słyszycie Horusa, to jest właśnie ten Future Horus. Jak słyszycie Przestet, to jest Metalhead. Nie pamiętam teraz, bo podczas sesji, jak to tutaj nagrywałem, to jeszcze gdzieś tam w którymś filmiku wpiąłem US Dream i nie wiem, czy ten US Dream tutaj jeszcze nie ma. Jak się generalnie zmienia Przestet na Mad Dogu, to znaczy, że sobie skaczę pomiędzy Metalhead a US Dream, a jak się nie zmienia, to znaczy, że jest tylko i wyłącznie Metalhead. Słuchajcie, chyba już więcej nic tu nie ma do powiedzenia. Przezajebisty din, diny godne polecenia. Zapraszam już do odsłuchania i dziękuję za to, że jesteście w gitarowej mgle i że dzięki Wam również ta gitarowa mgła się rozwija. Mam nadzieję, że mój rozwój, mój progres i wszystko, co jest z gitarową mgłą związane, podoba Wam się, bo robię to również dla Was, nie tylko dla siebie. Chociaż tak naprawdę to robię to głównie dla siebie, żeby się nie nudzić, nie? A to, że oglądacie i że się udało gdzieś tam zainteresować tym, co mam do powiedzenia, jest dodatkowym, zajebistym atutem do tego, żeby kręcić odcinki następne. I te odcinki następne oczywiście będą kręcone i oczywiście się będą pojawiały, bo ja nie zamierzam przestać. Trzymajcie się, pozdro.
Uwielbiam polo. Polo jest przepiękne. Kanciatek. Wiktorowi zaczyna się chcieć lać, podejrzewam. Chce ci się lać? Tak myślałem właśnie tutaj. Ale polo jest po prostu przewypas. To jest chyba jeden z najfajniejszych Volkswagenów obok zaraz starego Sirocco i obok Karmana. Tak mi się wydaje. A Londyn, a dzisiaj piękny Londyn, zupełnie inny dzisiaj Londyn, więc to tak, no. Pozdrawiam, oglądajcie filmiki o gitarach i Another Guitar Channel.